Dziś zainaugurowana została rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 94 od Modelnicy do Giebutowa koło Krakowa. To jeden z najbardziej zakorkowanych odcinków kraju, mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Odcinek drogi krajowej nr 94 od Nowego Ronda w Modlnicy do skrzyżowania w stronę miejscowości Giebutów codziennie pokonuje ponad 20 tysięcy aut, z czego prawie 2300 to samochody ciężarowe. To powodowało spore korki. Ten problem tej drogi, on już trwa i jest doskwiera wszystkim od wielu, wielu lat. Ale dopiero teraz udało się przełamać go na tyle, że widzimy, dzisiaj już maszyny pracują na budowie, a dzisiejsze wydarzenie, to symboliczne wbicie łopaty, to przede wszystkim komunikat i sygnał dla wszystkich tych, którzy omijają to miejsce. Przebudowywany 1,5-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 94 będzie trasą dwujezdniową. Inwestycja zakłada też przebudowę 3 skrzyżowań na ronda dwupasmowe, dodał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wreszcie ta droga będzie bezpieczna, wreszcie ta droga będzie przewidywalna w czasie przejazdu, ale przede wszystkim będzie przejezdna o każdej porze dnia i nocy. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec przyszłego roku. W pierwszym etapie, zakończonym w maju, rozbudowano 715 metrów drogi krajowej 94 wraz z rondem turbinowym w Modlnicy. Kolejny etap zakłada rozbudowę trasy w kierunku Szyc.